kochani, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku będą ulubieńcy miesiąca. Dawno ich nie było, w zasadzie to nie będą ulubieńcy miesiąca, a ulubieńcy, bo ja dużo tych odcinków nie zrobiłam, będą to ulubieńcy jakby pół roku. I postanowiłam zebrać te rzeczy, z których jestem zadowolona, które używam, które z ręką na sercu Wam polecę. Duża część to są ulubieńcy jakby tutaj przedświąteczni, tutaj listopada czy grudnia, których nie było z racji braku czasu, więc jakby tu w tym odcinku będziemy mogli zebrać wszystkie rzeczy, te, które nie dałam rady opublikować w starym roku. A więc do dzieła. Pierwszą rzecz, którą trzymam tu w ręku, jest to, będzie więcej z kolorówki, od razu mówię, że będzie więcej z kolorówki, mniej z pielęgnacji. Ja pielęgnacji już mówię, nie zmieniam bardzo często, dlatego tutaj dużo nowości nie będzie i dużo polecanych rzeczy nie będzie. No ale dokończę moją sentencję o makijażu, więc pierwszą rzeczą, którą gorąco polecam, jest to rozświetlacz Sisleya, on się nazywa Phyto Blush Twist, to jest numer 4. Słuchajcie, oni wypuścili całą gamę tutaj takich róży w takim kremie. On już jest niestety na ukończeniu, zobaczcie, jego niewiele zostało. On wygląda właściwie tak, czyli taki bez koloru zupełnie. I słuchajcie, jest naprawdę świetnym rozświetlaczem. Ja go sobie kładę właśnie tutaj w okolice oka, a także możecie dodać na policzki. Jest to kremowa, bardzo świetlista podłoga, dodaje rozświetlenia i ja bym powiedziała, nawet jak jesteśmy bardzo zmęczone, to tu doda i oczom, i generalnie twarzy pięknego rozświetlenia. Musiałam na chwilę uciąć, bo ktoś się dobijał do drzwi. Słuchajcie, także mówię, tutaj tą pałeczkę czarodziejską różdżkę z Sisleya gorąco polecam. Następną rzeczą to będą, słuchajcie, palety do makijażu. Ja sobie tutaj ze sobą schowam. Pierwsza to już wiecie co, jest to Tom Ford, ja już wspominałam, macie ją chyba w dwóch, trzech odcinkach. Ona się nazywa Soleil Eye and Cheek Palette i to jest 04 Violet Argent, jeśli tak się czyta. Ona jest trochę, tutaj przepraszam za stan, jest trochę taka messy, ale ja Wam powiem dlaczego. Nie wiem czemu to światło takie tutaj jest, ale jest dzisiaj bardzo słonecznie i może mi tutaj zakłóca. Ta paletka jest u mnie prawie codziennie, zbieram dużo komplementów. Ja Wam powiem tak, ona nie jest bardzo mocno napigmentowana, ja myślę, że na bazie bardziej te kolory wyjdą. Natomiast jestem bardzo zadowolona, gdyż jest to taki look na co dzień, naturalny, możecie pokombinować z tymi kolorami. Ja nie używam, jak widzicie, tego rozświetlacza i różu. Ja w ogóle lubię bardziej bronzery takie naturalne. Natomiast, o, to teraz będzie widać, przepraszam za stan, ale ten jasny zawsze się obsypuje, jak widzicie, już widać dno z jednej. Ja bardzo jestem zadowolona z tej paletki, słuchajcie. Ja wiem, że wiele Was prosiło o porównanie tej paletki, jakby taki review. Ja nie wiem, czy ja to zrobię, a być może, jeżeli tutaj będę porównywała z innymi cieniami, bo mam zamiar tutaj kupić następną paletkę Tommy Forda i być może wtedy. Następną paletką jest całkiem nowa. Ja powinnam ją zaliczyć do ulubieńców w sumie stycznia, bo dopiero przed świętami zaczęłam ją testować, ale ja Wam powiem tak, ona na pewno znajdzie się w moich ulubionych cieniach. Ja Wam pokazywałam przed świętami, ona wygląda tak. Ja bardzo lubię takie fiolety przyprószone śliwką i mieszając właśnie z tymi dwoma na górze, ona daje bardzo piękne zestawienie. Ja ją dzisiaj mam na oku. Słuchajcie, jakościowo MAC mógłby mieć lepsze, ale ze względu na kolorystykę ja tu bardzo je lubię i tak jak mówię, na bazie wyciągniecie z nich bardzo dużo i bardzo łatwa jest do blendowania i zmodyfikowania tych kolorów, dlatego ja ją polecam. Ona jest z serii Pandomania i nazywa się po prostu Prima Panda. Tak, Prima Panda Powder Blush i and for eyeshadows. Ja bym, słuchajcie, w ostatnim odcinku, przyznam się z ręką na sercu, zapomniałam powiedzieć o jednej nowości, którą
Będzie lansować Estee Lauder, nazywa się Pure Envy, z pięknymi kolorami. Ale ja Wam może dzisiaj nie pokażę jej, pokażę Wam w następnym odcinku. Kto jest ciekawy, to zapraszam do oglądania. A jest to z nowości, które dopiero wyjdą na wiosnę. I teraz tak, następnym moim ulubionym, ale naprawdę takim super, super ulubionym cieniem, słuchajcie, to jest Lux Eyeshadow Rich Sparkle w kolorze Moonstone. Już rozpoznajecie, to jest Bobbi Brown. To jest, słuchajcie, cudeńko. To była kolekcja limitowana. Ona może być w sklepach albo i nie. Ciężko mi to określić, bo i nawet dziewczyny z Bobbi Browna raz mówiły, że ona wraca, raz nie. Było do tego jeszcze zieleń i taki piękny różo-złoty. Niestety nie udało mi się go dostać, ale może jeszcze wpadnie w moje łapki. Ja uważam, że ta seria cieni z Bobbi Browna jest po prostu cudna i warta zainwestowania. To są po prostu rarytaski. Słuchajcie, ja mam dzisiaj na oku też. Ja je uwielbiam. Tekstura, podbicie innych cieni, łatwość aplikacji. A trzeba przyznać, że z takimi sparkle eyeshadow, z takimi właśnie cieniami, które migoczą, czasem jest to ciężkie. Natomiast ja uważam, że to jest bardzo, bardzo udana seria i gorąco polecam. Jest to moja ulubiona i chyba będzie na zawsze ulubioną, bo ja już sprawdziłam w ciągu zeszłego roku kilka edycji tych cieni i są naprawdę prześwietne i prześliczne. Teraz jeszcze kończąc tutaj raz, dwa, trzy z ulubieńców kosmetycznych, to znacie tą maskarę, wielokrotnie ona gościła mnie na blogu, zapraszam wszystkich, którzy nie znają mojego blogu, tam są dokładne opisy wszystkiego. Armani Eyes to Kill, uważam, że jedna z lepszych maskar, ja do niej wróciłam, jestem zadowolona, mam ją często na oku i po prostu nawet czasem jak mi się rozmazuje i mam gorszy dzień z nią, uważam, że jest to jedna z najlepszych maskar i zostanie w moich ulubieńcach chyba do końca moich dni, ale zabrzmiało. Następną rzeczą, którą uwielbiam, jest Double Wear Stay in Place Waterproof Liquid Liner i Pencil z drugiej strony. On się nazywa Onyx Burgundy 03. Ja lubię, powiem Wam, tą rzecz, czyli eyeliner. Piękne, z taką kuleczką na końcu, piękne wykończenie, zrobienie kreski. Ja nie jestem super w kreskach, ale uważam, że z drugiej strony jest, słuchajcie, eyeliner, ale ja uważam, że tylko to się tylko ta część nadaje się na stage, czyli tutaj warta wymienienia. Uwielbiam ten eyeliner, łatwość kreski, łatwość pogrubienia, łatwość zrobienia dla osób, które się na tym kompletnie nie znają, jest fenomenalna. I teraz przejdziemy bardzo szybko do pielęgnacji. Z pielęgnacji nie przyniosłam Wam dużo. Widzicie, że ja nadal siedzę w Sisleyu. Uważam, że to jest jedna z lepszych pielęgnacji. Po trochu też tutaj jakby weryfikuję Estee Lauder, ale takim moim naj ulubioną serią Hydra Global, nowe serum, które wyszło w zeszłym roku, w maju. Uważam, że jeżeli ktoś ma bardzo odwodnioną skórę, lubi lekkie konsystencje, lubi jakby wzmocnienie tutaj, nie będę się wdawała tu w szczegóły, ale w tych kanałów właśnie nawadniających w twarzy, To jest serum dla każdego, w każdym wieku. I bardzo lubię jeszcze serię tą, która wyszła, La Integral, która ma za zadanie wygładzić i działać na jakość tutaj skóry i sprężystość. Ale uważam, że to serum, niezależnie od wieku, nadaje się dla wszystkich cer i jest fenomenalne, jeśli chodzi o zachowanie świeżości, gładkości cery i nawilżenia. To jest podstawa. Słuchajcie, nazywa się Anti-Aging Hydration Booster. Możecie go znaleźć u mnie też w jakiejś recenzji na YouTubie, także polecam. I słuchajcie, zapachów. Niestety skończyło mi się In Love Again YSL i Saint Laurent. Teraz zwanym już nie jest Yves Saint Laurent, tylko Laurent Beauty, już kombinują z tymi nazwami. To jest mój zapach nie tylko tego zeszłego roku, ale w ogóle ja często do niego wracam. Jest cudownym, cudownym zapachem. Powąchajcie go, to jest taki serii specjalnej. No i oczywiście kolejna butelka mi z Dior, słuchajcie, tym razem to jest Silky Body Mist. Ja ją uwielbiam, używam zamiennie z perfumami Mist Dior Bouquet. Ja je polecam wielokrotnie, uważam, że to są bardzo kobiece, rześkie, pełne takiego wigoru.
kwiatowe perfumy, brakowało mi tu słowa. Także ja gorąco je ulecam, zawsze dwa lepsze dzień, tak samo z Yves Saint Laurent, czasem je mieszam. I naprawdę, słuchajcie, to jest moja otoczka. Słuchajcie, miałam tu jeszcze pokazać maski. Niestety nie przyniosłam, ale ja myślę, że o maskach zrobię osobny, jeżeli będziecie chcieli osobny odcinek. Myślę, że na dzisiaj o ulubieńcach to już jest wszystko. Zapraszam Was gorąco do oglądania wszystkich moich filmów na kanale i do subskrybowania. I zapraszam do nowych filmów, które postaram się nakręcać dość często. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia.